zbliża się w Soho Factory, gdzie za chwilę obejrzymy pokaz Macieja Zienia na wiosnę 2012 roku. Pokaz nosi nazwę Look at Me i jest inspirowany ulicami Berlina i jego artystyczną duszą. Maciej Zień zadebiutował w 2000 roku. Od początku swojej kariery był nagradzany. W 2007 roku zdobył honorową złotą nitkę dla uznanego kreatora mody. Wykonał liczne stylizacje do teledysków, widowisk oraz sesji zdjęciowych. Jego klientkami są zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy. Kolekcja Look at Me była już pokazywana w Paryżu. Linia kreacji jest bardzo prosta, ale wykończenie, ręcznie przyszywane koraliki, to żmudna, misterna praca na miarę od couture. Wrażenia bardzo niepokojące. Szczerze mówiąc, właśnie chodzi o ten niepokój, który bardzo mi się podobał dzisiejszego wieczoru. Jestem bardzo zadowolona z tego, co zobaczyłam, ponieważ zobaczyłam nowego Maćka Zienia, więc jestem również zaskoczona. Zaskoczona tym, że było bardzo dużo prostoty i pojawiła się awangarda, połączona jednak ze szlachetnymi materiałami. Ja jestem, powiedziałam, w lekkim szoku. Bo pierwszy raz zobaczyłam Macieja Zienia, jak mnie Macieja Zienia zaskoczył bardzo. Bardzo mi się kolekcja podobała, spójna, bardzo taka klarowna, także fantastycznie, naprawdę. Chyba najlepszy jego pokaz, jaki do tej pory widziałam. Bardzo fajny ze względu na to, że była przede wszystkim męska moda. I to taka, którą jak najbardziej bym założył. Miałam praktyki u Maćka. Moje wrażenie po pokazie, kolekcja dość zaskakujące jak na Maćka. Bardzo skromna, proste formy, bardzo ładne materiały, piękne kroje. Bardzo udany pokaz uważam. Klasyczny w Maćka stylu od początku do końca. Bardzo dobra stylizacja. Wszystko było takie zachowawcze, eleganckie. Uważam, że chyba jeden z fajniejszych Maćka pokazów. Jestem zachwycona, bardzo mi się podobał pokaz. Sukienki długie, wieczorowe, letnie. Aż tęsknię za tym sezonem, który niestety się teraz skończył i na który trzeba poczekać jeszcze pół roku. Bardzo mi się podobało. Czym była inspirowana Pana kolekcja? To głównie Berlin jako miasto, jako ulica, która tam jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo florodna. I gdzieś tak naprawdę przepełniona artystami, dlatego to wszystko stało się takie proste, lekkie, to tak jak noszą się tak naprawdę ludzie ze świata mody, filmu, sztuki, muzyki, ale też inspiracja wypłynęła jakby z mojej wizyty w galerii, kiedy ujrzałem rzeźbę Pawła Kociala, Wilczyca, której wizerunek widzieliśmy na niektórych t-shirtach. Jej właśnie ostrość, jej jakby demoniczność tak naprawdę wpłynęła na to, żeby potraktować tą kolekcję całkowicie inaczej. Kolekcję w sposób prosty, natomiast nie zapominając o tym, jakim jestem projektantem i co lubię najbardziej, czyli bardzo lubię też kobiecość. Mimo tej prostej linii mam nadzieję, że tą kobiecość było czuć i widać. Maciej Zień, serdecznie zapraszam do oglądania kulisów kultury.